Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu postawiła zarzuty dwóm księżom oraz mężczyźnie, który już duchownym nie jest. W całej sprawie chodzi m.in. o przestępstwa seksualne, w tym wobec nieletnich, a także przestępstwa gospodarcze. Aleksander Kral. W poniedziałek rano policja zatrzymała dwóch duchownych w wieku 59 i 63 lat oraz 67-letniego byłego księdza. Ten ostatni usłyszał zarzuty związane z popełnieniem przestępstw gospodarczych. Z kolei księżom postawiono zarzuty za przestępstwa na tle seksualnym. Jeden z nich podejrzany jest o dwa zabronione czyny. Został aresztowany na 3 miesiące. Jeżeli chodzi o osobę trzecią, czynności z jej udziałem zakończyły się stosunkowo niedawno. Początkowo osoba ta sygnalizowała problemy zdrowotne, to też jej udział w czynnościach początkowo był niemożliwy. W dniu dzisiejszym stało się to jednakże możliwe, wobec czego prokurator przesłuchał podejrzanego. Ogłosił mu łącznie 9 zarzutów, jak wspomniałem, dotyczących przestępstw o charakterze seksualnym. Jak wspomniałem, 2 z tych osób mają tego rodzaju zarzuty. Przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich faktycznie osób o danych ustalonych już przez prokuraturę. Łącznie tych zarzutów w stosunku do tych dwóch osób jest 11. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się w marcu 2023 roku i ma korzenie w zabójstwie diakona z sosnowieckiej parafii. Prokuratura poinformowała, że do aktów pedofilii dochodziło nawet kilkanaście lat temu. Jak poinformowała w oświadczeniu kuria diecezjalna w Sosnowcu, wobec jednego z zatrzymanych duchownych już 26 września 2023 roku biskup sosnowiecki zastosował przewidziane prawem kościelnym środki zapobiegawcze. Stało się to po zgłoszeniu potencjalnego czynu zabronionego. Od tego czasu duchowny miał zakaz jakiejkolwiek publicznej posługi duszpasterskiej oraz zakaz kontaktu z młodzieżą i dziećmi. Drugiego z zatrzymanych duchownych 2 października biskup zawiesił go w pełnieniu obowiązków proboszcza, wydał zakaz publicznego sprawowania sakramentów oraz zakaz kontaktu z dziećmi. Trzeci zatrzymany w 2019 roku został przeniesiony do stanu świeckiego.